Dobrze, ale się rzucili. Nie, ale wcale nie jest. Nie rzucamy. Jedli kartofelki z ogniska, konkurowali o złotego ziemniaka i bawili się z muzykami. To wszystko z okazji najbardziej wyczekiwanego dnia w Wiewiórce – Święta Ziemniaka. Wydarzenie rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem nowego proboszcza parafii pod wezwaniem Maksymiliana Kolbego w Wiewiórce, księdza Roberta Głuchowskiego. Następnie korowód przemaszerował na stadion, gdzie już rozpalano ogniska. Rolnicy podzielili się z nami przepisem na ziemniaka idealnego. Chęć uprawy i obornik, trochę nawozu, trzeba dbać całe lato o niego. Przy przechowaniu, dobry gatunek, po prostu ziemniaka sadzić, nie jakieś stare wyrodzone, nowe odmiany. Dbać chemicznie tak samo musimy, bo choroby są. Jeżeli jest miękki ziemniak, ma dużo żaru, temperaturę, po prostu się wtedy dobrze pieczy. Po wykopkach oczywiście, jak się go wykopie z ziemi. Najlepsze są z masełkiem i solą, także została tylko sól do tego. Masełka żeśmy nie wzięli z domu. Dzień Ziemniaka to inicjatywa zapoczątkowana jeszcze przez poprzedniego sołtysa prawie dekadę temu. Wciąż przyciąga tłumy, bo jak się okazuje, ziemniaki prosto z ogniska nigdy nie wychodzą z mody. Po 2 latach pandemii organizatorzy znów zaprosili na wspólne świętowanie. Tutaj koło mnie stojący pan Stanisław, który zapoczątkował to święto ziemniaka. Myślę, że cieszy się, że kontynuujemy to jego dzieło, jego pomysł. I myślę, że tutaj każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. No i publiczność dopisała i także z tego powodu nawet warto robić takie święto, aby się to nam darzyło jak najlepiej i ziemniaków przybywało. Życzę temu wszystkim producentom, żeby się im ziemniaki udawały. No i cena, żeby była odpowiednia. Parę lat temu był to świetny pomysł, żeby taką imprezę zrobić. Ludzie przede wszystkim po tej przerwie pandemicznej no aż chcą wyjść, zobaczyć siebie, porozmawiać, pobawić się, zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Wszyscy wiedzą, że Wiewiórka to kraina ziemniakiem słynąca. Stąd doroczne święto dedykowane ulubionemu warzywu. Wiewiórka jest wyjątkowa pod względem rolnictwa, bo akurat tym produktem finalnym jest ziemniak, tak jak w zasowie szkółkarstwo, tak tutaj ten produkt jest jedyny, niepowtarzalny i cieszymy się, że właśnie gmina Żyraków rozsławiona jest przez ten produkt nasz regionalny. Jak zawsze nie zabrakło sołeckiego toru przeszkód z ziemniakiem w tle. 3-osobowe drużyny z miejscowości położonych w gminie Żyraków konkurowały o prestiżową statuetkę złotego ziemniaka. Konkurencję wymyślili i utrzymali w ścisłym sekrecie pracownicy Centrum Kultury i Promocji gminy Żyraków. Konkurencje były objęte najbardziej ścisłą tajemnicą, nawet sołtys Wiewiórka nie wiedział, jakie konkurencje będą. Tak, żeby było śmiesznie, żeby można było się wykazać, no i żeby ten ziemniak był w tle. 7 drużyn, 5 konkurencji. Reprezentanci sołectw nie mieli łatwego zadania. Pomogli im wierni kibice oraz nieugięta wiara we własne siły. Świetna zabawa, mój syn właśnie bierze udział w niej. Ja będę kibicowała mojej drużynie. I naszej, Żyrakowskiej. I Żyrakowskiej też, ale z Góry Motycznej najbardziej. Liczymy na zwycięstwo. Oczywiście, jak co roku wygrywamy. Wiewiórka, jak to? Tak jest, nie będziemy gościnni dla innych. Mam nadzieję, że Wiewiórka wygra. Mamy nadzieję, że uda nam się obronić tytuł, który otrzymaliśmy w 2019 roku. Natomiast jeżeli się nie uda, będziemy gratulować nowym zwycięzcom. Dobrze, proszę Państwa, i ruszyli. Pierwszy prowadzi zawodnik. Proszę, jakie płytkie zakręty. Dobrze, dojechali. Ale to nie chodzi tam o wrzucanie wszystkich jak leci, tylko segregujemy. A nie, segregują, dobrze. Dobrze, przejechał Violety i startuje Piątka, przybita, dobra, jedzie. Sołtys się zagapił, ale jedzie. Dębuje na rowerze, proszę, tutaj, z hamulcem, na bok. Będzie liczył teraz, cisza. Rower rzucony. O matko. O, już wrzesień, szkoła się zaczęła. Wiewiórka! 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 Zdało się! Wysypał go w skaku! To jest fantastyczne, wie pan, to już jest, nie jest pierwszy raz, no i naprawdę można się świetnie bawić przy tym. No teraz ta konkurencja ciekawa. Bardzo dobrze, organizatorzy się spisali na medal.
Jest jeden, jest drugi, trzeci. No Staszęcin, dopingujcie chłopaków. No nie wolno buczeć. Proszę, tylko do koła. Brawo. Brawo. Sześć, siedem, osiem. No brawo. Rehabilitacja. Dotacja nam nie pyknęła, była za droga, nie stać nas na to było. No, musimy to jakoś odrobić. Ziemniaki są w modzie, jak widać, jesteśmy na wspaniałej imprezie. Działamy, odrabiamy straty. Święto ziemniaka. Dobrze, ale się rzucili. Nie, ale sama jest. Jeden ziemniaczyk tam, ludzie to podają na ręki. To jeden ziemniaku. Jeden ziemniak tam się... Nie, odbieramy to jeden... To jeden ziemniaku. Cały czas. Dwa, jeden. Ręce do góry wszyscy. Wszyscy ręce do góry. Ten będzie przeznaczony na... placki ziemniaczane, a ten jest taki ładny, okrągły, to na frytki będzie. Miałem całkiem inne podejście do tego wszystkiego, myślałem, że to bardziej o wagę chodzi, każdy będzie po jednym obierał, ale nie wyszło. Ej, szybciej! Jo! My nie przemakalni, dawaj! Dawaj, jo! Tyle! Nie wiem, nie znam się, ale to się chyba ubiera na dwie ręce. Dobra, szalik. Jest, ubrane na dwie ręce. Świetnie. Myślę, że warto. Dwa, jeden, stop! Proszę bardzo, i czapeczka, i ciach. Wyglądasz świetnie, nie przejmuj się. Czanka uśmiechnie, niech się uśmiechnie. W Krzyżakach było... Także... Karolina była w stronę, widzisz? Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Żyrakowa. Drugie zajęli Wiewiórczanie, a trzecie reprezentanci Zasowa. Najfajniejsza konkurencja oczywiście obieranie ziemniaków na wagę i szukanie ich wcześniej w sianie. Generalnie wszystkie. Każda zabawa miała jakiś sens. Dla mnie było najlepsze napełnianie wodą. Rury kanalizacyjne, bo jestem projektantem kanalizacji. Super konkurencja. Na mieszkańców czekały również inne atrakcje. Koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia przygotowały tradycyjne potrawy, w tym słynną wiewiórecką ziemniaczankę. Dzieci bawiły się na dmuchańcach, jeździły na kucykach i szalały na trampolinach. Swoje talenty zaprezentowali uczniowie ze szkoły podstawowej w Wiewiórce oraz klub seniora Druga Młodość ze Straszęcina. Na zakończenie do tańca porwał second band. Cóż to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości? Śpisz jak zabity, popijasz gładko, a nawet głowa boli cię rzadko. Yeah, yeah.